7 lipca wspominamy świętego Firmina z Amiens, biskupa i męczennika. Już przed końcem 8 stulecia w Amiens czczono świętego Firmina. Późna twórczość hagiograficzna uczyniła z niego bohatera długiej opowieści. Senator Firmus, który mieszkał w Pampulenie, spotkał kiedyś kapłana Honestusa i powiedział mu, że sam zostałby chrześcijaninem, gdyby Saturnin z Tuluzy przybył do Pampeluny. 7 dni później Saturnin rzeczywiście przybył do miasta. W ciągu 3 dni ochrzcił tam 40 tysięcy osób, a kierowanie nową społecznością chrześcijańską powierzył Honestusowi. Honestus wychował m.in. syna senatora Firmina, a gdy Firmin ukończył 17 lat, wysłał go na przepowiadanie Ewangelii. W wieku 24 lat Firmina wysłano do Tuluzy, aby tam przyjął sakrę biskupią. Wyposażony w nową godność, Firmin ruszył na północ, w Angres. Przez rok pomagał biskupowi Auxiliuszowi. W Beauvais został aresztowany, ale nagła śmierć namiestnika cesarskiego sprawiła, że go uwolniono. Udał się wtedy do Amiens i ochrzcił tam 3000 osób. Gdy do Amiens przybyli namiestnicy z Trewiru, stanął śmiało przed nimi i zwycięsko odpierał ich argumenty. Wtrącili go wtedy do więzienia i potajemnie ścieli. Działo się to około roku 303. Ciało Firmina odnaleziono po wielu latach dzięki cudowi. Wspomnienie świętego Firmina obchodzono 25 września, a w Hiszpanii, zwłaszcza w Pampelunie, obchodzi się je 7 lipca. W dniach od 6 do 14 lipca Pampeluńczycy świętują tzw. San Fermines, które obecnie zatraciło religijny charakter i stało się świętem świeckim. Firmin jest czczony jako patron Amiens, Pampeluny i francuskiego regionu Pikardia. Jest patronem również dzieci, bednarzy, handlarzy winem i piekarzy. Jest orędownikiem przeciwko gorączce, skurczom, chorobom reumatycznym, obrzękom oraz przeciw suszy. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Firmina, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłosierny.